Witam, witam ponownie. Dzisiaj pójdziemy już chyba na Pure Troopera. Ostatnio nam tak mignął przed oczyma i cofnąłem się po prostu do medytacji. Lecimy dalej, jesteśmy cały czas na Zeffo, ale mamy odkryty kaszyk, do którego można już się udać i Datomirę, więc no nie wiem, nie wiem gdzie teraz się udam, ale jest, powiem wam, że bardzo grubo. Bardzo grubo jest. Karma wraca. 50 pocisków. Dobra, polecimy sobie tą windą. Okej. Ale będą jaja. Kontakt z wrogiem! Wygląda na to, że wszystkie odznaczenia będą moje! Pure Trooper. Ja bym mógł sobie jakoś tutaj zejść. A, tutaj jest. I tam będzie można przejść. Czy to jest w ogóle Pure Trooper? Może? Walcz ze mną, Jedi. Przecież nie. Nie możesz mnie trafić? Traf mnie jeszcze raz! Musisz się postarać! Puszczę z ciebie całą krew! Czy on mnie właśnie wyrzucił? Dawaj, tchórzu! Sir, zabiłem szturmowca w czerwono-czarnym pancerzu. Takiego jak na bracę. Szturmowiec czystki. Ich jedynym celem jest polowanie na Jedi. Nadciągają. Dobra. No, pysz trupę, tylko taki... Taki jeszcze słabiutki, nie? Wizytorze? Możliwe, choć jesteśmy daleko od braki. Może stwierdzili, że wystarczą szturmowcy. Albo celowo grają na czas. Zachowaj czujność. Dobra. Tam bym się z chęcią dostał po ten element fajny. To jest możliwe? Kurde, nie? Ach, tu jest ta linka. Ja bym musiał być dużo wyżej, żeby tą linkę albo nie wiem, zniszczyć, przyciągnąć. Kurde, to jeszcze nie teraz. Za chudy jestem w uszach. Ale pierwszy taki Pure Trooper, spoko. Oddychnij. Co tam się dzieje? My chyba dobrze w ogóle idziemy, nie? Kurde. Prawie mamy punkt umiejętności. Ale no, gierka. Miodzio. Naprawdę miodzio. Co tam się dzieje? Miejsce katastrofy. Możemy tutaj skoczyć? Możemy. Witam trolla. Kurde, nie oznaczyłem go. Ale on jest szybki, co? Szybko! Jeszcze te pierdełkowate takie. Tam jest jakaś koza. Niech mu trochę wezmą zdrowia, nie? A te kryciki zaraz tu przejdą. Użyj czego? Coś tu było.
Dobra, jest punkcik. Kurde. Teraz! Daj z tym! Nie po plecach. Dobra, super. Nie wierzę. Skanowanko. Co to jest, jakiś większy? A, bo tamtego chyba nie przeskanowałem, nie? Jotas. Jotas, fajnie. Już prawie mamy wszystkich. Dobra, wynosimy się stąd. Jestem naprawdę pełen podziwu, jak obszerne są te lokacje, ile mają sekretów. No i oczywiście można jakoś lecieć tak na pałę, nic nie zbierać do tego statku i tyle, nie? Ale sondaż tego byśmy musieli... Obserwują nas. Tu jeszcze byśmy musieli wracać i wracać, nie? To jest ciekawe. Dobra, sonda poszła. Dwa razy wystarczy. Daj mi z tym, Bidi! Dziękuję. Dobra, tam jest coś fajnego. Kolejny troll. Tam sobie wejdziemy, dobra. Tu mogę iść, ale tu jest przedmiot kosmetyczny. Trzeba się nauczyć walczyć z bossami. No. Bez apteczek. A jak on robi taki mocny atak, to nie byłem w stanie go mocą zatrzymać, co ciekawe. No, na przykład teraz straciłem tylko moc. Super, ale się udało. Co my tu mamy? Kurde, tu jest jakieś trudniejsze i tego też nie ma. To musi być coś cennego, musi być. Co tam jest? Co tam jest? No i co tam było? Na poncho, okej, okay, super. Takie coś? Dobra, mamy taki strój. Czyli tu możemy sobie zmienić... sam strój w sumie teraz. Okej, okay, lepiej wygląda, fajnie. Tam jest ta koza. Tu jest jeszcze w ogóle coś. Tak, tu też nas nie było. Nie no, nieporozumienie. O! Echo. Mieszkańcy wznieśli ten pomnik klonom z Venatora. Widzisz? Z Venatora? Nie tylko... Tylko Imperium musimy się przejmować.
Tunel został nagle zalany. Jak to się mogło stać? I oby to nie było przeciwników, bo zginę. Śmierdzi tu starym olejem. Nie mały, nie ty. To ta woda. Medytuj. Ale mega. Czyli tam trochę mi się tych zrespi. Ale dobra, mamy znowu punkt umiejętności. Hop, hop, hop. Teraz idziemy... Błyskawicznego... Tego nie używam, a na przykład to... Dodatkowe zdrowie, dobra. Czyli taki estusik plus jeden. Estusik plus jeden. Czyli tu też nas nie było. W lodowej jaskinie w ogóle. Sprzęt wydobywczy. Ej, lodowej jaskinie. W takim miejscu. I tu może być jakiś też bosik. Ja cię kręcę. Dobra. Świetnie. A co tu są za rzeczy? Tu jest coś takiego. A te pałki chyba nic nie robią. No nie wierzę, jak mi się to udało. Nie mogę go upilnować. O nie. Daj z tym! Spadł czy nie? Ja tu walczę? Nie potrzebuję wsparcia, żeby cię zabić. Ja też nie. Dobra. Ej, lodowe jaskinie. Muszę tego użyć. Ja jestem w szoku. Jeszcze mam to hakowanie. Masakra. Co to widziło? Masakra. Ta gra jest chyba na miecz świetlny. Arcetron. Ta gra jest chyba na 50 godzin, co? Gdzie ja teraz jadę? Jakaś kolejka linowa. Ciekawe, gdzie wyjadę. Też może jakiś skrócik będę miał do tych jaskiń, nie? A, tutaj. Tu są te kabelki. Dobra. Ta gra mi rozwala banie. Rozwala mi banie. Dobra, lecimy dalej. Tutaj jechaliśmy i tutaj mamy... Ta kolejka w tą stronę nie działa? W tą stronę nie działa. Szkoda.
Tu jest jeszcze ziomek. Jasne! Nie zabijesz mnie! No jest na strzała, tego zabił swojego. Dobra, i tu jeszcze mamy jakieś lokacje. Kurde. Pomocy z tym. To jest ultra koza. Pomożesz mi, BD1? O włos. Co jest ciekawe, nawet nie miałem kiedy zmienić miecza świetlnego, nie? Tam jest Purge Trooper. To, i to z maczetami. Mam go. Nadzwyczaj ruchliwy. Mamy intruza. Dobrze. Dobra, najpierw jednego. Ale to są fajne skarby. O, ale tu są mega skarby. Dobra. Nie dasz rady. Po prostu się poddaj, tajco. Będę chronił Imperium. Żwawy jest. Nie da się od tego obronić? Kurde, ale tu jest przedmiotów. Musimy tu przyjść. Ale tu jest przedmiotów. Odrodzenie. A dawno nie zginąłem, co? Bardzo dawno nie zginąłem. To co, na pałę tu lecimy? Muszę mieć na pewno trzy steamy. Kurde, ale jaja. Wydaje mi się, że te jaskinie to są już zaawansowane, ale spoko. Taka dodatkowa kraina, nie? No i tutaj się szło. Tutaj się szło. Jestem naprawdę coraz w większym szoku, co tu się wyprawia. Dobra, mamy trzy fioleczki. Sporo leczy, nie? Uwaga! Zrozumiano. Walczyć z nim, tchórze! Jedi jest ranny! Likwidujemy wszystkich zdrajców! Potrzebuję pomocy! Dobra, on ma moje dusze. Zginął. Jesteś słaby. Drżysz, czekaj.
odwlekasz kurde, mocno. Swoją śmierć. Zapłacisz za to! Giniesz jak cała reszta. Ostatnie. Jesteś powolny. Yeah. O kurde, czy mogę go zeskanować? W ogóle gdzie jest mój droidek? On tu nie przyszedł? A jest, schował się. Ależ tu będą fanty. Co tam jest? Co mamy? Nową skórkę, okej, fajnie. Namiot świetlny. Doskonałe znalezisko. Kurde, ile punktów. Nowy skrót. Skrót tutaj. Punkt umiejętności. Ja tu naprawdę nie nadążam wydawać, ale spoko, jest dobrze. Teraz tak, tutaj mamy więcej mocy, a to maksymalną moc. No, może to. Albo maksymalną moc sobie weźmiemy. Maksimum power. Dobra. Let's go. Gdzie my jesteśmy? Tu jest ta kolejka wąskotorowa. Tego nie mogę jakby przywołać. No tu jest inna kolejka, tak? I tą kolejką już bym wyszedł na mój statek. Dobra, to pojedziemy sobie tą kolejką. Tą dolną. Tamtą. O kurde, serio? Można medytować, co ciekawe. Można medytować? Jak jest przeciwnik? Tu mamy immunitet, nie? Dobra, jest troll. A gdzie by mnie to zaprowadziło? No dobra, już pojedziemy tą. Chociaż nie. Zrobimy tak. Tu się przejdę. Ja go zaraz zabiję spokojnie, ale to jeszcze znajdźki wziąć. Oficer Imperium próbowała schować tu relikt. Sufit się zarwał. Uwięziło ją i uciekło. Dobrze idzie. Dobrze idzie. O kurde. Tam co jest? Sznureczki. Czyli tu mnie jeszcze nie było. Przedni. Odblokowano skrót. Fajnie.
I nie jechałem jeszcze tą kolejką. I tutaj nie szedłem. No ale tutaj nie polecę. Dobra, czyli ewentualnie teraz mogę jeszcze kolejką i chyba tyle już. Nie wiem, gdzie mnie to wywali. Ale no, jest szacun. Jest szacun. ...44% zbadano. Lodowe jaskinie 57. 3 na 4 skrzynie, 1 sekret nieodkryty. Czyli tu jadę taką dziwną kolejką, bo niestety... Tu mnie gdzieś wywali. A też można sobie sprawdzić inne planety, co? Inne planety. To jest kaszyk. Tutaj ile jeszcze mam do odkrycia na tym Bogano? Tam na dole. No. Na Bogano się przejdziemy. Gdzie jestem? Jest coś nowego? Jest coś nowego. I tu mnie nie było. Co to ma być? Kontynuować wykopaliska. Chcę żadnych artefaktów, a nie rupieci. Wykopaliska. Tu już wychodzimy sobie na normalne przestrzenie i tam coś jeszcze jest. Tu co to jest za skrót? Aha, do tych szturmowców. Kurde, jeszcze bym musiał tutaj sobie polecieć. Serio się nie złapał. Znowu się nie złapał. Kurde, zaraz tu zginę. Oż ty w mordę. Dobra, a to będę mógł zhakować? Interakcja. I chyba tyle. Dobra, to ja się muszę dostać do tamtej. Panowanko. Dźwięk zniszczenia, o kurde. Sorry, ale ja chcę się już dostać do wyjścia. Nie ma co. Idziemy stąd. Z IFO na razie tyle. Tyle. Jestem pod wykopaliskami. Dotarli dalej niż myśleliśmy. Teraz się tym nie martwmy. Imperium zidentyfikowało cię jako Jedi z Braki. Cały czas szukają modliszki. Może ją przemieśćmy? Uruchomienie silnika to za duże ryzyko. Wyładowanie energii od razu zwróciłoby na nas uwagę. Wrócę jak najszybciej. Dobra, teraz już lecimy. Bo tutaj sobie wyjdziemy. Góra. No i jesteśmy, nie? Ależ ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Ile tu jest lokacji? Myślałem, że to będzie taka w miarę liniowa gierka. Tu sobie idziemy, tu mamy iść i tyle. A tu się dzieją takie rzeczy, że ja nie mam pytań. Dobra, jeszcze jest punkt umiejętności jak zwykle. Co
co wchodzę na odpoczynek, to jest punkt. Ale to drzewko imponujące. Weźmiemy sobie... Może to. Jedyna gra, w której nie kiszę punktów umiejętności chyba. Okej. Teraz tak. Jestem. Nie ociągaj się, BD-1. Kal, ostrzeliwuje nas maszyna krocząca, nasza broń nie działa. Serio? On niech ruszy tutaj swój AT-ST. A, to jest to. Już idę, trzymajcie się. Walka z nogami. Pomocy, Speedy! Muszę się podleczyć, BD-1. Ale easy. Ale easy. AT-ST. Bardzo łatwe to było. No to chyba lecimy stąd. Oj, powiem wam, że to są naprawdę duże lokacje. Dobra robota, młody. Niezły z ciebie zawodnik. Powiedz, że ta wizyta miała jakiś sens. Znalazłem grobowiec mędrca Zefo. Na pewno używali mocy. Tajemnicza, zaginiona wielka cywilizacja władających mocą. Nic dziwnego, że Cordova dostał takiej obsesji. Masz coś jeszcze? Przed zniknięciem Zefo udali się na planetę Kashyyyk. O. Cordova znał się z łukim Tarfulem. Może go znajdziemy. Tarful. Kashyyyk, wiesz, tam jest naprawdę źle. Imperium mocno przycisnęło biednych łukich. To szykujmy się do walki. Ale lecimy na ten Kashyyyk czy Datomirę? Po akcji z maszyną kroczącą jesteś pewniejszy. No, jak tam? Trzymasz się? Znaczy z mocą? Tak jest, z mocą. Mówiłeś, że czasem przytłacza. Jak widać, jeszcze żyję. Nie chcę o tym gadać. No cóż, rozumiem. I to doskonale. Czemu przestałaś używać mocy? Gdy ruszyła czystka i gdy klony zaczęły zabijać, ukryłam się z padawanką i kilkoma adeptami, ale to nic nie dało. Patrol imperialny już prawie odkrył naszą kryjówkę, więc chciałam odciągnąć go od mojej padawanki, Trilli. Została tam z najmłodszymi, a mnie złapali. No i torturowali. Chcieli wiedzieć wszystko o innych i ilu zostało, ale najwięcej chcieli wiedzieć o Cordovie. Gdzie go szukać? Ale uciekłaś. Tak, podczas buntu w więzieniu. Była okazja, więc ją wykorzystałam. Prawie mnie złamali. I nie jestem już taka jak kiedyś, Kal. Ta padawanka. Przeżyła to? Nie. Dlatego nie możemy zawieść. Pozwolić, by poświęcenie naszych najbliższych poszło na nic. Padawanka Ciri.
Okej, okay, fajne. O, wreszcie zobaczę, co tam jest do miecza, nie? Dobra, tu będziemy sobie powoli kończyć, ale... Ja sobie jeszcze sprawdzę mieczyk, jak wygląda, czy coś nowego. Kolor. Na razie tylko tyle. Emiter. Okej, okay, fajny. Aktywator. Rękojeść. I materiał. O, to są fajne. Weźmiemy sobie ten, miedź. No i co za mieczyk? Fajny. Dobra, no to padawani musimy kończyć, ale to tylko na chwilę. Widzimy się następnym razem. Dzięki wielkie za oglądanie. Gierka się rozkręca niesamowicie. Dopiero praktycznie pierwsza lokacja i też zwiedzona na 50%. Kosmos totalny. Dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie. Pamiętajcie o łapce, jeśli wam się podoba. I niech moc będzie z wami.